Cześć, witajcie. Słuchajcie, przyjechałem dzisiaj nad rzekę Dunajec i jestem w tym samym miejscu, no może nie dosłownie, bo to z tamtej główki widziałem akurat leszcze, które tutaj się pokazywały. No co, dzisiaj jest wyższy poziom wody, bo tamta główka była cała tutaj odsłonięta, czyli za 40 cm nawet po wodowskazach na mapach, jak sprawdzałem. No to rzeczywiście poziom wody w Dunajcu jest wyższy. Jest troszkę brudnawy, trącony taki, nie wiem czy to przez opadów nie było. Może z gór gdzieś topnieją śniegi i puszczają więcej wody. I co? Wybrałem tą główkę, ponieważ tutaj mam więcej jakby opcji, możliwości, bo myślę sobie jedną wędkę właśnie tutaj zarzucę. I jeszcze mam opcję też tutaj ze spokojną wodą, gdzie akurat łączy się troszkę tutaj z Dunajcem, taki napływ delikatny. I myślę, że tutaj też może być dość ciekawo. I nie wiem, albo jedną wędkę wezmę tutaj właśnie, zarzucę drugą tutaj. I będę widział, co się ewentualnie będzie działo. Bo naprawdę są dość ciekawe tutaj miejsca. Te dwa, czy tutaj ta zatoczka, ta klatka tutaj, czy ewentualnie ta jest spokojniejsza tutaj. I myślę, że coś spróbuję tutaj na tym miejscu podziałać. Pogodę mamy fajną, nie jest całkowicie słońce, jest troszkę chmurek na niebie. Jest w miarę ciepło. Ciśnienie troszkę spada delikatnie, było wysokie. Mam nadzieję, że dzisiaj coś uda się. W zasadzie nie, jest już godzina po 9, kiedy przyjechałem, ale jakoś nie mogłem się zebrać za bardzo. Co ja nabrałem? A nabrałem wszystkiego po trochę. Mam jeszcze jakieś końcówkę chleba tostowego, mam pinkę białe, jakąś kukurydzę jeszcze z ostatniego wędkowania. Tu mam zmiksowany chlebek, który był zamrożony. Mam nadzieję go wykorzystać, jakąś dżownicę. Mam też pelet i powiem wam, że zastanawiam się, czy tutaj właśnie w to miejsce nie zarzucić zwykłej metody feeder, wędki jednej, i zobaczyć, co ewentualnie tutaj byłoby na tą metodę. No nic, zobaczymy. Ja się będę rozkładał pomału i widzimy się za chwilkę. No i dobra, idziemy pierwszy. Tu mam jeszcze jakąś kuleczkę aftersa. No spróbujemy. Rzucimy tutaj, damy jakąś kukurydzkę, żeby coś zachęcić rybki na pierwszy zarzut. Pierwszy zarzut. Nie będziemy daleko. I tak sobie zostawimy, poczekamy, a drugą wędeczkę sobie rozkładam. Tutaj już założymy koszyczek, a tutaj na haczyk założę sobie długo wyczekiwaną fasolkę i koszyczek nabijemy. Rzucimy kilka kukurydzek. Zaraz wezmę jeszcze ten chlebek, który mam, i może tutaj jeszcze dołożę jakąś robaczka białego do tej fasoli. O, niech się coś rusza. I takie coś pójdzie do wody. Tak się zastanawiam, gdzie to zarzucić. Może spróbujemy tutaj gdzieś zarzucić. Tutaj w środeczek gdzieś tu woda napływa. Tu będzie spokojnie. Tu gdzieś niedaleko. Żeby to troszkę było spokojnej. O, gdzieś tutaj. I zobaczymy, co tu będzie. Nie
No niestety, słoneczko wyszło. Prześwietliło wodę. A na razie nic się nie dzieje. Łowimy 40 minut. Nie było jeszcze żadnego dotknięcia, wskazania. Dobrze, ten wiaterek troszkę jest, bo no, byłoby troszkę zbyt ciepło. Patrzcie, tam może na drzewa widać, jak ten wiaterek wieje. No ja tu jestem troszkę w zaciszu. No ale jest duże słońce w tej chwili. Przedtem było fajnie z chmurkami. Teraz gdzieś się akurat czystsze niebo zrobiło. No ta woda, mimo że jest trącona, może będzie widać. No to mimo wszystko jest jednak słońce duże. No ale dopiero początek wędkowania. Mam nadzieję, że coś się znęci i wejdzie tutaj wcześniej czy później. Jakąś próbę brania. Na szczytówce widać jakieś delikatne smyrnięcia, ale to nie wiem, czy jakaś malutka pewnie rybka. Może uklejki. Tutaj dużo na Dunajcu jest uklejek. Słuchajcie, wędkuję już około 2 godziny. Może nie całe. Nasuwają się pierwsze wnioski. Jakieś przemyślenia. Słuchajcie, wtedy co widziałem te leszcze, gdzie one tam żerowały, zbierały z dna, bo widać było bumble. I ja widziałem je tak samo. No, było pochmurnie. Dzisiaj jest, można powiedzieć, pełne słońce. Kolejna sprawa, poziom wody był o około 35 cm niższy od tego, który jest dzisiaj aktualnie. I to są jakby takie dwa podstawowe wnioski, które wydaje mi się, że mogą przynajmniej jak na razie do tej pory wpływać na to, że nie widać jakiegoś żerowania ryb. No oprócz tego, no może ogólnie, że ta woda wachluje na zaporach, po prostu z tego co patrzyłem na wskaźniki, no to na dzień podwyższają, na wieczór obniżają poziom wody o te 30-40 cm. I ta ryba może być po prostu zdezorientowana, tak mi się wydaje. I często tak właśnie się działo, jak byłem tutaj na Dunajcu w poprzednich latach, że najlepszy moment na łowienie jest, jak woda jest raczej ustabilizowana, nie ma takich dużych skoków poziomu wody. No ale cóż poradzić, nie zawsze da się akurat tak trafić, nie zawsze mam czas, żeby też przyjechać, a wtedy kiedy mam czas, no to czasami właśnie zdarzy się tak, że jest pełne słońce, wyższy poziom wody. No nie zawsze jesteśmy w stanie, przynajmniej ja nie jestem w stanie tak wybrać sobie moment, żeby był optymalny. Do tego wiadomo, inne warunki atmosferyczne, czy to wiatr, czy kierunek wiatru, czy fazy księżyca też mają wpływ na to. No pewnych rzeczy nie dam rady ja osobiście przeskoczyć. No i nie zawsze się też łowi. No wiadomo, że jest też tak, że wraca się bez ryby, bez brania, bez dotknięcia nawet. Powiem wam, byłem wczoraj na zbiorniku pożwirowym. I wyobraźcie sobie, 3 godziny bez dotknięcia było, a później pomalutku zaczynały wchodzić rybki, najpierw wzdręgi, płocie, mniejsze, później większe. No ale to były już popołudniowe godziny, także zaczęło się już ciemno robić. Ja niestety już później nie mogłem zostać i jakby wędkować później o zmroku, no ale też zaczynały się wkręcać dopiero po pewnym czasie. A czasami tak jest, czasami nawet czas nie jest w stanie tego zmienić. Cóż, ja jeszcze będę tutaj jakiś czas na rybkach. Mam troszkę jeszcze czasu.
Także mogę sobie dzisiaj jeszcze pozwolić na to. I zobaczymy. Może coś jeszcze się zjawi. Dobra, ja będę kończył. Niestety dzisiaj porażka. Na całej linii nic nie udało się złowić. Nie było brania. Jakieś delikatne tam wskazania. Ale to jakaś drobnica widocznie malutka. Słuchajcie, bywa i tak, że wraca się o kiju. Nie bez brania. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten i da łapkę w górę i subskrypcję, komu się tak nie zdarzyło, że wrócił o pustym kiju i bez brania. Dzięki serdeczne za oglądnięcie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.